sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat. Warto podkreślić, że w razie stwierdzenia niegospodarności w jednostce... Panie radny, ale to się dużo po tym ma, to było sprawozdanie z działalności inwestycyjnej. Nie, no odnośnie... To były tutaj ewentualnie pytania, co to było sprawozdanie. Te informacje po prostu są oparte na ustawach z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych i z dnia 17 grudnia 2004 roku odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dziękuję. To, co pan przedstawił, są to sprawy tak ogólne. Ja prosiłam o to, żeby pan skierował, mówiąc o niegospodarności, konkretne zarzuty w odniesieniu do mojej osoby, gdzie pan widzi przekroczenie dyscypliny finansów, gdzie pan widzi tą niegospodarność w kwestii karnych odsetek zapłaconych przeze mnie i tak dalej. Znaczy tak, to wymieniłem, nie wykonanie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, tego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat, jest przejawem niegospodarności. Nie, ale ja nie dokonałam takiego zadania, gdzie musieliśmy zapłacić odsetki kar. A to przepraszam bardzo, źle zrozumiałem. Nie, to nie dotyczy mnie. Poprzedniego wójta. Bardzo przepraszam, poprzedniego wójta. Odsetki karne wynikały, tak jak dzisiaj pani radna tłumaczyła, zapłaciliśmy, ale za zadanie, które zostało po prostu wykonane w 2014, natomiast nie ja przelewałam te środki wówczas. Rozumiem. Na nie na to konto i dotyczy to jakby mego poprzednika, nie wiem. To nie jest zarzut wobec mnie. I jeszcze jedno tylko sprostowanie, tutaj też chciałabym, bo tak mówiąc na wstępie, może nie dodałam, padło stwierdzenie pani Sebastianie o różnych wpłatach za cenach wody i ścieków dla mieszkańców Miłek. Nie było już sprostowania, bo bardzo długa była tam ta poprzednia sesja. Ja jednoznacznie informuję państwa i mieszkańców, że nie ma zróżnicowania cen wody i ścieków dla odbiorców na terenie naszej gminy. Czy to jest mieszkaniec Miłek, czy mieszkaniec Konopek, czy innej miejscowości, cena wody i ścieków jest jednakowa dla wszystkich mieszkańców. Bo pan tu sugerował, że mieszkańcy Miłek są pokrzywdzeni, bo płacą wyższą cenę. Nie, wszyscy mieszkańcy całej gminy mają jedną taryfę ustaloną w odniesieniu do cen wody i ścieków. Tak, ja uzupełnię wypowiedź pani wójt. Dotyczy protokołu na stronie 5. Nie odnosiłem się do tego, bo to była wypowiedź pana radnego. Niemniej jednak podzielam zdanie pani wójt. Ceny nie są zróżnicowane. Jedyne może zróżnicowanie polegać wysokość opłat tym, że w niektórych miejscowościach jest kanalizacja, stąd te opłaty mieszkańcy ponoszą większe. Natomiast cena wody, doskonale wiemy wszystkim, jest taka sama. To przerwa, tak? 5 minut.